Dzień dobry Państwu. Ja, co prawda, tu trochę mi trudno mówić po wspaniałym przemówieniu mojego męża, ale chciałabym nawiązać do modlitwy, którą ksiądz nam tutaj wygłosił i tego, co powiedział mój czcigodny małżonek, nie ma przypadków. I to, że akurat tak się zbiegło, że były te dwie rzeczy Państwu powiedziane i to, że ja myślałam o tym, co Państwu powiedzieć wcześniej i też właśnie myślałam o pierwszej Rzeczpospolitej, w związku z tym bardziej czuję się jakby usprawiedliwiona, żeby Państwu jeszcze trochę czasu zająć przed tym naszym wspólnym śpiewaniem. Mianowicie wielokrotnie padły tutaj słowa pod tytułem fenomen i suwerenność. W momencie, kiedy mówiliśmy o pokoleniu niepokornych ludzi, którzy w 1918 roku odzyskali dla nas również niepodległość. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten fenomen nie urodził się sam, znaczy on się nie wziął znikąd. On tak naprawdę był pewną cechą polskiego społeczeństwa, ale cechą, która też nie narodziła się sama, tylko wynikała z ciężkiej pracy tych dawnych pokoleń z pierwszej Rzeczypospolitej. Z pierwszej Rzeczypospolitej, z Królestwa Polskiego, które to Królestwo Polskie, no, dosyć źle potraktowane przez historiografię od okresu komunizmu i historiografię również niestety wcześniejszą w ramach rozliczania tego, kto jest winny rozbiorów i której to epoce teraz my w kontekście również Muzeum Historii Polski chcielibyśmy przywrócić cześć i chwałę i szacunek. Mianowicie my, a zwłaszcza ci, którzy są z mojego pokolenia, którzy się uczyli historii w PRL-u, mają taką kalkę świadomościową, która mówi o warcholstwie, egoizmie stanowym szlachty, o tym wszystkim, jak ta szlachta gnębiła chłopa i głównie tym się zajmowała i o tym, jak wszystko chciała dla siebie, a głównym celem, jaki jej przyświecał i motywacją, to była kasa i władza. Otóż, proszę Państwa, to wszystko jest na pewno prawda w jakimś tam drobnym marginesie, natomiast w sensie generalnym trzeba powiedzieć i trzeba przypomnieć o tym, że ta szlachta to byli przede wszystkim obywatele. To był tak zwany naród polityczny i to byli obywatele państwa, którzy to obywatele część tej funkcji państwowej przejęli czy mieli na własnych barkach. I dzięki temu, że taka była struktura, że były sejmiki, które zarządzały jakby ziemiami i te delegaci tych sejmików potem spotykali się na Sejmie Walnym. I to, że dzięki konstytucji nihil novi ci wszyscy ludzie mogli się wypowiadać o sprawach, które ich dotyczą i to, że król jakby nie miał możliwości represji politycznej i był jakby w pewnym sensie uzależniony od opinii i tej instytucji, którą był Sejm Ustawodawczy i to, że trójpodział władzy tak naprawdę nastąpił u nas w pewnym sensie, czy istniał już takie pierwociny tego od roku 1388, czyli od przywileju Piotrkowskiego Władysława Jagieły, to wszystko spowodowało taką świadomość tworzącą się w trakcie wielu pokoleń, że ta szlachta en masse jednak przede wszystkim miała poczucie odpowiedzialności za państwo. To oczywiście mogą Państwo powiedzieć, że to są przymiotniki i puste słowa, ale tak szybko, żeby nie tutaj przedłużać, tylko i wyłącznie przywołam taki fakt, który nazywał się w historiografii ruchem egzekucyjnym. To był schyłek w pewnym sensie panowania naszego ostatniego Jagiellona, Zygmunta Augusta, króla, który jest dobrze znany z różnych przyczyn, między innymi z racji na przykład małżeństwa z Barbarą Radziwiłłą, co świadczyło o jego z kolei suwerenności, bo społeczeństwo się nie chciało na to zgodzić, ale również był to król, który stał jakby okrakiem, jeśli chodzi o system polityczny, bo z jednej strony był Litwinem w sensie miłości i w sensie rodzinnym, to znaczy miał władzę w swoim państwie dziedzicznym, dosyć zdecydowanie mocniejszą niż w Królestwie Polskim, a z drugiej strony, jak się okazało, był również odpowiedzialnym, że tak powiem, wychowanym współobywatelem społeczeństwa szlacheckiego. Dlatego, że w latach 60. właściwie bardzo mocno się ważyły losy kraju, właściwie
jeszcze wtedy nie Rzeczpospolitej. Mianowicie społeczeństwo chciało reform, a król nie chciał. Król nie chciał, bo liczył na to, że jednak uda mu się tą władzę dziedziczną litewską zachować i zatrzymać i ewentualnie swoją władzę w Królestwie Polskim wzmocnić. Ale dla nas na szczęście, dla niego pechowo, tak się złożyło, że stała się, była dobra koniunktura polityczna i zakon kawalerów mieczowych w Inflantach postanowił się sekularyzować i oddać się pod opiekę Zygmunta Augusta. To wszystko groziło wojną z Rosją, która wybuchła. Później była to wojna czterostronna, to znaczy włączyły się do niej Dania i Szwecja. To była pierwsza wojna o dominium Maris Baltici. Krótko mówiąc, król chciał pieniądze na tą wojnę uzyskać od Sejmu. Jak wiadomo, było inaczej, król w Polsce pieniędzy nie mógł uzyskać. No i cóż na to usłyszał? Usłyszał na to taką odpowiedź, że owszem, najjaśniejszy panie, jak zwykle wielokrotność podatku uchwalimy, ale tylko pod jednym warunkiem, że król przystąpi do reform, takich właściwie reform systemowych, bardzo poważnych. Reformy te składały, na nie składała się kwestia podatku na wojsko, kto ma utrzymywać wojsko, bardzo poważna rzecz, która istnieje w świadomości odpowiedzialności obywateli za własną ojczyznę. Kwestia jakby podatków w ogóle, ciężarów rozłożonych na chłopów. Tu z kolei Kościół stanął na wysokości zadania, bo część tego podatku wziął na siebie, siłą rzeczy odciążając kmieci. Kwestia połączenia Polski i Litwy Unią Realną, tu znowu chodziło o podatki, czyli o to, żeby utrzymanie państwa rozłożyć na całe państwo i tak dalej, i tak dalej. Trybunału Koronnego, czyli mnóstwo takich inicjatyw, które nam jakby się kojarzą z działalnością państwa czy władzy. Natomiast okazuje się, że ta władza już w XVI wieku nie była jakby źródłem tej władzy i tych pomysłów i tych idei państwowych był nie król, a społeczeństwo. I jeszcze jedna rzecz, którą tu należy dodać, zaraz skończę, mianowicie taka, że nie było wtedy partii politycznych. I bardzo ważny element jedności w tej kłótliwości i w tym braku jedności w gruncie rzeczy, to znaczy w systemie, w którym istniało liberum veto, to było to, że ci ludzie jednoczyli się ze względu na cel. To znaczy celem było dobro ojczyzny. Oni to zresztą odmieniali przez wszelkie przypadki, raz autentycznie i faktycznie, raz, że tak powiem, propagandowo. Natomiast nie byli w takiej sytuacji, w jakiej my dzisiaj jesteśmy. To znaczy, że zobowiązywała ich podwójna lojalność. Jedna to lojalność w stosunku do państwa, a druga to lojalność w stosunku do partii. I wychodzi na to bardzo często, w dzisiejszych czasach mamy takie do czynienia z takim zjawiskiem, że program partyjny jest właściwie z definicji uznany za optymalny program dla Polski przez członków danej partii, prawda? I jakby bardzo trudno jest znaleźć wspólne cele, bo ta partyjność nas niesamowicie dzieli. Wtedy nie było czegoś takiego. Dopóki w Polsce nie powstały frakcje magnackie, czyli właśnie takie różne stronnictwa i klientela i coś, co jest bardzo zbliżone do partii, ale nie było partią, ponieważ łączyło ludzi, łączył właśnie interes osobisty, nie program polityczny bardziej, ale wtedy właśnie nie było czegoś takiego i w związku z tym oni się gromadzili, jeśli chodzi o cel. I to powodowało, że mimo liberum veto, które było strasznie krytykowane i nie funkcjonowało dobrze od pewnego momentu, jednak przez 150 lat tego systemu właściwie to państwo było efektywne, co jest dość niesamowite, jeżeli się pomyśli o tym, że obowiązywała zasada jednozgodności. To znaczy w Sejmie wszyscy musieli się zgodzić na daną uchwałę. Jak było tych posłów, ja już nie pamiętam, ale w okolicach tam 300 czy 400, to wszyscy, każdy jeden człowiek, który tam był, musiał się zgodzić na uchwałę i nihilnowi polegało na tym, że wszyscy, król, senat i sejm i każdy z członków tych wszystkich izb musiał wyrazić zgodę. Natomiast jeśli ktoś jeden nie wyraził, tylko że ten jeden, trzeba pamiętać o tym, że nie był Y-owskim, bo już obowiązywała o nas dużo wcześniej niż w Anglii teoria reprezentacji, tylko reprezentował swoją ziemię, ale wystarczył jeden głos od pewnego momentu, żeby ta ustawa nie doszła do skutku. A tym niemniej przez 150 lat ten system
jakby funkcjonował, ze względu na to, że właśnie było to poczucie obywatelstwa i poczucie tego celu. I tu już nawiązuję do tej dzisiejszej uroczystości, po prostu to się wszystko wzięło stąd. Znaczy z tej pierwszej Rzeczpospolitej, z tego ugruntowanego poczucia odpowiedzialności za własną przestrzeń, małą i dużą, wzięły nam się ta możliwość odzyskania niepodległości w taki sposób, że w każdym jakby miejscu na ziemi i na ziemiach polskich tworzył się jakiś komitet, jakieś stowarzyszenie, jakaś grupa ludzi, którzy postanowili pomóc jakby no, sytuacji i rzeczywistości i wziąć sprawę w swoje ręce. A to dosyć przydługi wstęp powiedziałam między innymi po to, żeby Państwu powiedzieć, że właśnie nasze muzeum, które istnieje formalnie od roku 2006, a które mam nadzieję, że rzeczywiście się zbuduje w roku 2020, miało być na rok 18, ale już wiemy, że nie zdążymy. No, trzeba było się zastanowić nad tym, co takiego najważniejszego jest w historii Polski i co my chcemy pokazać, no bo to jest taki obszar od 966, a nawet i może wcześniej, właściwie praktycznie do dziś, gdzie no, trzeba dokonać jakiejś selekcji faktografii, bo inaczej się nie da. No i między innymi właśnie takim jednym z najważniejszych okresów w naszej historii to będzie ten okres pierwszej Rzeczpospolitej, będzie się on nazywał Imperium, ponieważ wtedy mieliśmy się dobrze i wewnętrznie, i zewnętrznie, a żeby było śmiesznie, już w tej chwili historycy to wiedzą, ale do powszechnej świadomości jeszcze nie do końca się to przedostało, że takim naprawdę najbardziej wspaniałym okresem naszej historii pod różnymi względami był okres panowania Zygmunta III Wazy. Król, który był przez długie znowu lata otrząsany od czci i wiary, w tej chwili jest przywracany do łask i jego jakby dokonania, jego polityka jest analizowana i okazuje się, że wcale nie była ona taka zła i miał on, że tak powiem, dużo ciekawych rzeczy do zaproponowania, a poza wszystkim innym też był ciekawym człowiekiem, bo nie dość, że był katolikiem, bardzo takim poważnym, to jeszcze na dodatek był majsterkowiczem, był tokarzem, był złotnikiem, snycerzem i różne rzeczy robił, miał na poddaszu Zamku Królewskiego taką, że tak powiem, lekką pracownię, no i całe to towarzystwo senacko-doradcze i dwór był bardzo oburzony, bo król zamiast spędzać czas, jak Pan Bóg przykazał, na balach, łowach, przyjęciach i tak dalej, to jak tylko się dało, to tup, tup, tup tam do swojej kanciapki i właśnie tam toczył różne rzeczy, rzeźbił i robił różne rękodzieło, a był uzdolniony pod tym względem zdecydowanie i bardzo go to, zdaje się, uspokajało. A jeszcze na dodatek politykiem też był mądrym i wyważonym i wcale nie był takim, no jakby to można powiedzieć, egoistycznym ojcem, który koniecznie chciał swojego syna Władysława IV pozbawić świetlanej kariery bycia carem w Rosji, tylko zdawał sobie świetnie sprawę, że jeżeli właśnie tenże jego syn zostanie do tej Rosji posłany i faktycznie będzie mógł tam objąć władzę, no to być może życie jego zostanie no, mocno skrócone. Wiadomo, że tam nigdy nie było bezpiecznie, więc ta cała polityka, którą podjął, ta cała gra z no, bojarami moskiewskimi, i to, że on postawił takie warunki, które były nie do przyjęcia, naprawdę była zdecydowanie sensowna, ale to już przestanę o tym mówić, miałam mówić o Muzeum Historii Polski. No więc wracając do Muzeum Historii Polski, właśnie będzie to ta pierwsza Rzeczpospolita, bardzo tutaj no wspaniale pokazana. Miejmy nadzieję, że właśnie takie mocarstwowe uda nam się to wszystko przedstawić. No a potem właśnie mamy też i pewien problem, no bo oczywiście musimy jakoś pokazać XIX wiek i właśnie ten czas odzyskania niepodległości i takim hasłem naczelnym to jest hasło wolności, że my jednak jesteśmy takim narodem, dla którego ta wolność miała ogromne znaczenie. I tu nie chodzi tylko o insurekcyjną wolność, ale chodzi o wolność, właśnie tą suwerenność wewnętrzną i wolność działania w czasie pokoju. Na przykład
jak uczyłam w szkole, to uczniowie mnie pytali, proszę pani, a pani to żyła w czasach stanu wojennego, to fajnie, bo to państwo mogli jeszcze walczyć i jakoś tak wykazać ten swój patriotyzm i działać, a co my mamy teraz robić? To było w latach 90. Czy kasować bilety, to jest nudne. No i rzeczywiście, bo my mamy taką strategię edukacji, która w tej chwili pokazuje, że fajne były ten romantyczne, insurekcyjne powstania i wszystkie te zrywy narodowe i w ogóle było bardzo fajnie i ja nie chcę tego negować, bo to jest bardzo ważne, żeby to zachować w naszej jakby edukacji i historiografii. Natomiast trzeba pamiętać również o tym, że nam są w tej chwili potrzebne wzorce na czas pokoju i ta pierwsza Rzeczpospolita, o której mówiłam, to jest właśnie bardzo dobry wzorzec, żeby pokazać, na czym polega tak naprawdę ta odpowiedzialność za państwo, za wspólnotę, za grupę, za rodzinę, za ojcowiznę, za majątek, o tym, że bardzo ważną rzeczą jest własność prywatna i ona jest tu bardzo ważna z różnych powodów. I tu znowu mamy ten strasznie taki zdyskredytowany folwark szlachecki, o którym się mówiło, że głównie służy do tego, żeby chłopów gnębić, a przecież jest to podstawa majątkowa, która też tworzy poczucie suwerenności człowieka. Człowiek, który ma majątek prywatny i jest niezależny od pracodawcy, no jest człowiekiem wolnym w tym sensie, że nie ma na przykład świadomości tego, że musi spłacić 5 kredytów i w związku z tym nie może się postawić swojemu pryncypałowi. I to, że ten folwark szlachecki, znowu biegam z różnych epok, ale to na tym polega między innymi moja praca, że ten folwark szlachecki powodował, że ta szlachta między innymi mogła się zająć działalnością polityczną. I w związku z tym, no to znowu też nauka z historii wypływa taka, żeby społeczeństwo było silne, to musi mieć silną klasę średnią, to znaczy taką klasę średnią, która jest niezależna w gruncie rzeczy od państwa pod względem majątkowym. I właśnie dzięki temu może również od tego państwa przejmować pewne funkcje, że właśnie na przykład dotyczące edukacji, dotyczące służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I już, żeby nie przedłużać, to w momencie, kiedy nasze muzeum powstanie, mam nadzieję właśnie, że w roku 2020, jak ta wystawa zostanie już przygotowana i otwarta, to mam nadzieję, że właśnie będziemy mogli zaproponować taką ofertę nie tylko edukacji stricte historyczno-teoretycznej, ale też i pewną formę wspomagania wychowania, to znaczy, że ta nasza wystawa, będąc siłą rzeczy syntezą historii Polski, będzie również w jakiś tam sposób tą naszą świadomość tworzyła i nasze społeczeństwo wychowywała. A ponieważ będzie ona niestety albo stety, to wszystko zależy, w Cytadeli Warszawskiej, co jest pewnym paradoksem. Muzeum o Wolności będzie w twierdzy rosyjskiej, która miała tą wolność oprymować, zduszać i głównie służyła do tego, żeby tych polskich patriotów tam likwidować czy więzić. No to też jest to pewne zobowiązanie na zasadzie przeciwstawienia, no pokazania tego symbolu tak arebur, że właśnie zwyciężyliśmy nawet tego typu instytucje i pokazujemy to w Cytadeli Warszawskiej. Więc ta, mam nadzieję, opowieść o wolności tym bardziej tutaj będzie mogła wybrzmieć. Bardzo dziękuję. To wszystko. Bardzo dziękujemy. Będziemy zbliżać się do śpiewania. Na koniec tej części historycznej chciałem państwu powiedzieć, że zdolny historyk w mieście stołecznym w Polsce, no, a może w jakimś innym również, ma szansę za swoją pracę zostać uhonorowany na przykład jakimś zaszczytnym tytułem, nagrodą państwową, można dostać laureatem historycznej książki roku, są redakcje, które organizują specjalne konkursy. My chociaż jesteśmy małym klubikiem gdzieś tutaj na końcu Europy, też takie swoje małe ambicje mamy i teraz nastąpi trzeci akt strzelisty, więc proszę państwa, znowu o powstanie, ponieważ chciałbym niniejszym, a państwa żarynów poproszę tutaj do mnie na środek, obydwojga. Klub historyczny imienia hrabiny Markiewiczowej w Dublinie ma zaszczyt nadać honorowy tytuł En Firinie en Agit on Chol, co znaczy prawda przeciw światu, The Truth Fencing the World, państwu Małgorzacie Janowi Żarynom za wieloletnie, konsekwentne, niezłomne i bezkompromisowe głoszenie prawdziwej historii Polski w niełatwej rzeczywistości III
RP, a powinno być, nie, dobrze, trzecie RP. Dublin, 11 listopada 2017 roku, klub historyczny. Proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję.